Witam widzów kanału Skydive Atmosfera. Na dworze zawierucha, w związku z tym schowałem się do warunków, w których jest w miarę dobra akustyka i chciałem ci opowiedzieć krótko i sprawnie o slider holderze, a szczególnie o pewnej przeróbce, która mi się bardzo nie podoba. No to już slider holder to jest slider keeper, slider stow. To jest element, który ma przetrzymać slider za szyją skoczka. Kolejne udogodnienie, które ma niejako wpływać na zmniejszenie oporu czołowego, kiedy skoczek leci, żeby móc wydusić większe parametry z jego spadochronu, aby mógł zrobić lepsze, bardziej spektakularne lądowanie. I to nie jest nic nowego, slider holdery były już dłuższy czas temu, były one wtedy postać gumek, miały postać gumek w oplocie, które były mocowane do koralika albo nawet do nakrętki od napoju typu PET. I stosowano je powiedzmy bez większych utrudnień, chociaż już te gumki w oplocie mówiono o tym, że to może być niebezpieczne, że może przytrzymać spadochron główny w niektórych szczególnych sytuacjach przy awariach. Następnie pojawiły się bardzo modne magnesy, które zaczęto wszywać w tasiemkę i to magnes pełni rolę tego, żeby trzymać zgaszony slider z naszą szyją. Ten slider keeper może być natrzymany na gumce. Ważne jest, że po zgaszeniu slidera chowamy go za szyję, zamykamy go sobie i możemy lecieć. Oczywiście zakładamy, że spadochron jest sprawny, zakładamy, że wszystko jest w porządku, ale są sytuacje szczególne, które mogą nastąpić potem, kiedy już sprawdziliśmy spadochron. Czy to będzie termika, która nam zgasi spadochron, czy to będzie kolizja, w której będziemy mieli problem, też będziemy mieli uszkodzony spadochron, czy to wreszcie głupio wykonany manewr, który może spowodować również to, że będziemy mieli głębokiego line twista, będziemy musieli się ratować. I w tym momencie zazwyczaj nic się nie dzieje, ale istnieje prawdopodobieństwo tego, że tasiemki, linki od slidera splączą się ze slider keeperem. I gdy ratujemy się, gdy odłączamy się od głównego spadochronu, spadochron główny pozostaje zaczepiony do tegoże trzymaka. Chociażby z tego powodu, że on tylko z wierzchu wydaje się być płaski, natomiast cokolwiek jak linka łapie, już może to przytrzymać, dlatego że w środku jest metalowy krążek, który podobnie działa jak stoper w spadochronie w czaszy szybującej. I to, co zobaczyłem, to dla mnie jest krytyczne, dlatego że jest to przeróbka pokrowca. Jeżeli coś jest doszyte, jest to modyfikacja pokrowca. Modyfikacje pokrowca mogą być robione tylko za zgodą producenta lub instytucji, która nadzoruje bezpieczeństwo wykonywania skoków spadochronowych. Natomiast tutaj na pewno tego nie było. Teraz, jeżeli by nastąpiła sytuacja, w której podczas lotu linki od slidera kręcą się z tyłu i robią sobie radosne tańce, które powodują potem powstanie węzła, czy też bardziej w języku polskim supła, to tak samo ten supeł może stworzyć się poza slider holderem. Może też być tak, że w momencie, kiedy odłączamy się od głównego spadochronu i kiedy strzela, odwija się ten slider holder, to on wpada w latające tasiemki i on przytrzymuje to wszystko. Słyszałem o takiej sytuacji, nie widziałem tej sytuacji, słyszałem o tej sytuacji w Portugalii, że właśnie było to, że w momencie, kiedy się skoczek odłączał po kolizji, to jego zapasowy spadochron uruchamiał się w czasie, kiedy główny spadochron nie oddzielił się od skoczka. W takiej sytuacji mogą być różne powikłania. Jeżeli główny spadochron pozostaje nad głową, zakładamy, że dwa spadochrony ze sobą współpracują. Ale zawsze jest ryzyko tego, że te dwa spadochrony współpracując ze sobą mimo wszystko się splączą. I oczywiście nie o taką współpracę nam chodzi, ale te spadochrony mogą się również splątać. Jeżeli nie, dlatego zasadą jest podstawową, że najpierw sprzątamy nad głową i dopiero po sprzątaną przestrzeń otwieramy ostatni spadochron. Jeżeli nad głową mamy spadochron, który nie został od nas się nie oddzielił, może być tak, że wpadnie w niego pilocik, co chwilowo może nie tyle zatrzyma, ale spowolni proces napełniania się zapasowego spadochronu. Zazwyczaj konstrukcja zapasowego spadochronu powinna wyzwolić freeback, że freeback wyjdzie poza to wszystko i spadochron zapasowy się otworzy. Natomiast również istnieje ryzyko i takie sytuacje też były, że z głównym spadochronem splącze się tak zapasowy, że zapas nie wyjdzie z freebaga.
No i wtedy oczywiście będziemy mieli koniec kariery danego skoczka. I to wszystko jest w miarę przewidywalne. To wystarczy sobie zastanowić się, jak to wygląda i nie czekać do momentu, kiedy będziemy mieli nadchodzące wypadki śmiertelne i do tego przygotowywać pokrowce. Po pierwsze, nie wolno nic takiego przeszywać, to jest jedna rzecz, a po drugie, jeżeli się już przeszywa, to chociaż niech to będzie jakoś zabezpieczone. Są konstrukcje teraz, które mi się całkiem podobają, które są też mocowane do części kołnierzowej spadochronu głównego, przepraszam, pokrowca, i są one robione przez napy, w związku z tym te napy się zerwą, kiedy mamy to ściągnąć i to wygląda bardzo elegancko. Jeżeli ktoś ma normalny slider holder, wystarczy przeciąć gumkę i wsadzić tam rzep i to już będzie wystarczało. Dlatego, że w normalnych, już nie mówię o tej przeróbce, ale jeżeli jest normalny ten, nie wiem jak go nazwać po polsku, trzymak slidera albo uchwyt, to bardziej pasuje na klamkę, to jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że w momencie, kiedy to się zablokowało wszystko i odchodzi od nas, to otwiera też klapkę od zapasu i zjeżdża stamtąd. Ale jak sprawdzałem na jednym z pokrowców, to żeby to ściągnąć z pokrowca, to było ponad 20 parę kilogramów. To dość spora siła, w związku z tym przy małych prędkościach po splątaniu spadochron nad głową, który jest niesprawny, ale który jest też poskładany, przez jakiś czas może takiej siły nie wygenerować, a skoczek, który sobie z tego nie zdaje sprawy, to właśnie w tym momencie wykonuje całą procedurę awaryjną, w której jeszcze się nie odłączył od jego głównych spadochron, a już to otwiera zapasowe. To przetrzymanie, które potrwa, aż się napręży wszystko i pokona te 20 kg, to jest jednak istotna sprawa. Dlatego po pierwsze, unikałbym nakłaniania kogokolwiek do tego, żeby mocować te slider holdery w taki sposób, że są one przyszyte do pokrowca. To jest karygodne. Uważam, że normalnych dobrze mieć velcro, żeby one się oderwały, żeby stanowiło to pewien bezpiecznik. I co jest bardzo istotne, uważam, że jeżeli ktokolwiek trenuje sobie to postępowanie w przypadku splątania kolizji, to jeżeli o tym myślimy, to trzeba też wziąć pod uwagę to, że mamy również to urządzenie, które być może trzeba również włączyć do naszej procedury. Czyli na przykład jeśli mamy wysokość powyżej 300 metrów i mamy po splątaniu, jesteśmy na czystej procedurze ratowania, to mając taki slider holder, być może trzeba też dołączyć, że jedna ręka, kiedy odłączamy się, druga ręka czyści nad głową wszystko i dopiero otwieramy zapasowy. Na tym też trzeba myśleć. Uważam, że to jest jeden z elementów, który będzie tutaj dość istotny. Mówiłem, że będzie krótko i jest krótko. Pozdrawiam serdecznie.